Kościół rzymski rósł na tradycji biblijnych kościołów. Przecież w pierwszym wieku, tak, już zdarzały się błędy, bo jak czytaliśmy razem księgę Apokalipsy, to jest pierwszy wiek. Zobaczcie, świeżuśko po byciu Jezusa na ziemi. A tam już błędy, a tam już herezje. Podobnie dzieje apostolskie. Nie? Czyli błędy w kościołach zdarzały się, można powiedzieć, od samego powstania, czyli tuż po zesłaniu Ducha Świętego. Ale no jakoś właśnie tym procesem napominania, oczyszczania. Jedne kościoły, że tak powiem, no, rozpadały się, inne w to miejsce powstawały. Przez kilkaset lat udało się. Mniej więcej utrzymać jeszcze ten apostolski poziom, czyli mówi się o tych pierwszych wiekach chrześcijaństwa, o pierwszym kościele, a potem zaczęto dokładać do Biblii jedną fałszywą naukę, drugą fałszywą naukę, trzecią i tak dalej, i tak dalej. A potem gdzieś około IV wieku przyszło przesilenie, że do tej pory kościół był prześladowany. I w miarę zdrowo się rozwijał. A od tego czasu został wzięty pod opiekę państwa rzymskiego. No to się zaczęło dziać. I w tym momencie, kiedy kościół chrześcijański stał się religią najpierw akceptowaną, tolerowaną w Imperium Rzymskim, a potem religią państwową, no to już schody zepsucia. Poszły szybciutko, już przeróżne, wygodne dla władzy paragrafy wchodziły do nauczania kościoła. I tak po kilkuset latach, gdzieś właśnie, tak, tysiąc, trochę więcej niż tysiąc lat temu, powstał kościół rzymskokatolicki, czyli coś, co z nazwy jest chrześcijańskie, a w praktyce jest faryzejskie albo dużo gorzej. Ten proces psucia ciągle postępuje nadal. Dlatego właśnie była reformacja. 500 lat temu, a już wcześniej przecież Jan Hus, ksiądz Jan Hus, a wcześniej jeszcze różni inni, próbowali naprawić kościół rzymski albo przynajmniej się od niego oddzielić, żeby ten syf, ten kwas nie wchodził dalej. No toż tam Kościół katolicki nie bardzo pozwalał, bo miał już swoich rycerzy, swoje wojsko, no to że tak powiem, ogniem i mieczem rozwiązywał dyskusje teologiczne, a ścigał po wszystkich niepoprawnie myślących przez inkwizycję ścigał i oddawał katom władzy świeckiej, żeby to prokuratura świecka broniła kościoła. Rzymskiego. To się nie udało. Reformacja zwyciężyła, cały północ i zachód Europy praktycznie oddzieliły się od kościoła rzymskiego i tam się dało żyć. I na tej bazie powstały Stany Zjednoczone. I oczywiście tej historii w katolickich polskich państwowych szkołach ani na lekarstwo.